Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie odrobinę o tym, co się dzieje w konsekwencji stygmatyzacji płci, w konsekwencji stereotypizacji płci i pogadamy sobie trochę na temat tego, jak wielkie i ogromne, brzemienne w skutkach ma to konsekwencje. Natomiast nie będziemy tutaj rozmawiać o kobietach, wręcz przeciwnie, pogadamy trochę o mężczyznach. Zapraszam bardzo serdecznie na film o Macbecie. Na samym początku chciałabym Was bardzo serdecznie zaprosić na naszą stronę internetową samodzielnik.com. Tam znajdziecie bardzo dużo ciekawych materiałów, które pomogą Wam w przygotowaniach maturalnych. Mogą Wam też super ułatwić powtórki lektur. Możecie tam znaleźć zarówno e-booki, które pomogą Wam w przygotowaniu wypowiedzi pisemnych, jak również cały samodzielnik, który służy generalnym powtórką maturalnym każdego możliwego tekstu kultury i lektury. Teraz już zabieramy się stricte za Macbeth. Macbeth to jest jeden chyba z najbardziej znanych dramatów szekspirowskich. Genialnie zekranizowany w 2015 roku. Ten film możecie znaleźć na Netflixie. To jest złoto. Ja kocham ten film i uważam, że to jest chyba jedna z najlepiej zekranizowanych lektur, jaka istnieje. W ogóle sam Macbeth w sobie to jest przeciekawy tekst, bo w całej tej otoczce takiego mrocznego morderstwa, to chyba w ogóle pierwszy kryminał, to co najbardziej przykuwa moją uwagę, uważam, że to jest w ogóle, to jest klasa, to co zrobił tutaj Szekspir, to jest ustawienie jakby relacji kobieta-mężczyzna, bo rzadko kiedy w literaturze tak dobrze mamy zilustrowane małżeństwo. Oczywiście oni są nienormalni, są zaburzeni, są źli, nie ukrywajmy tego, ale to, jaka jest między nimi relacja, to jest przeciekawe zjawisko. O co chodzi? Macbeth naobiecywał swojej żonie wielkich rzeczy i ona się nakręciła i teraz mają szansę, jest szansa, no nie? Bo wiemy, że Macbeth zaczyna się tą całą przepowiednią i Macbeth ma takie, mamo, żeby co tutaj, może byś coś tutaj ugrać na tym wszystkim, ale pamiętajcie, Macbeth to jest człowiek honoru, to jest rycerz, to jest żołnierz, pewnych rzeczy człowiekowi z jego rangą no najzwyczajniej w świecie nie wypada. Natomiast w domu czeka żona i ta żona to nie jest taka cicha, skromna, zamyślona, tylko to jest kobieta z krwi i kości, która doskonale wie, czego ona od życia chce. I ona ma świadomość też doskonałą tego, jakim człowiekiem jest jej mąż. Przecież bardzo dobrze się znają. I ona wie, że Macbeth może mieć wątpliwości i że już w jej rękach jakby leży tutaj no, przekonanie go do tego, co jest ich wspólnym marzeniem. Bardzo mnie denerwuje taka stygmatyzacja Lady Macbeth i mówienie, że a, bo to zła kobieta była i ona to generalnie wszystko przez nią ten Macbeth taki zły był, no nie? To mniej więcej to gadanie, które jest w stylu Adam i Ewa, że no, gdyby nie Ewa, to Adam by nigdy tego jabłka nie zjadł, bo on taki ubezwłasnowolniony. No, nie do końca, bo gdyby nie chciał, to by tego nie zrobił. To samo jest w przypadku Macbetha. Gdyby nie chciał, to by tego nie zrobił, ale robi, bo to jest ich wspólne pragnienie, które Lady Macbeth oczywiście w zły bardzo sposób podsyca, ale potrafi to zrobić, bo ona tutaj jest, to jest przeciekawie napisana postać takiej kobiety, która ma ogromną samoświadomość i kobiety, z której zdaniem mąż się liczy. Zauważcie, że to nie jest taka relacja, że facet przychodzi i mówi, ma być tak jak ja uważam, koniec, kropka i się nie odzywasz. Oni są partnerami. On słucha tego, co Lady Macbeth ma do powiedzenia. To jest niewiarygodne na tle epoki, w jakiej jakby toczy się ta akcja tego dramatu. Co więcej, to jest niewiarygodne na tle epoki, w której ten dramat powstaje. Więc to jest bardzo nowatorskie, to co się tutaj dzieje. Kobieta, która ma realny, bardzo silny wpływ na swojego męża, który nie jest pantoflem, tylko jest człowiekiem, który wie, czego chce. To jest żołnierz, rycerz, dowódca, no, ma predyspozycję do władania, więc to jest naprawdę facet z krwi i kości i on doskonale
ma doskonałe poczucie własnej wartości i własnej samoświadomości, ale i tak słucha swojej żony, bo liczy się z jej zdaniem, mając świadomość tego, że to nie jest pierwsza, lepsza, napotkana, randomowa dziewczyna, która nie ma pojęcia o życiu. Macbeth szanuje zdanie Lady Macbeth i bardzo się z nim liczy. To, co tutaj jest bardzo niebezpieczne, to jest właśnie ta męskość Macbetha. Ona jest tak naprawdę głównym problemem w całym tym dramacie. Bo zauważcie, że Lady Macbeth wie, za co chwytać, żeby Macbetha przekonać po prostu do swoich racji. Ona nie uderza w jego dumę, ona nie uderza w jego wartości, ona nie uderza w jego przekonania. Lady Macbeth uderza w jego męskość. I to jest tragedia, bo jakby mężczyzna stereotypowy powinien być silny, powinien być zdecydowany, powinien posiadać władzę, trzymać wszystko twardą ręką, powinien sięgać po to, czego pragnie, co się mu należy, powinien być twardy, niezłomny, niezachwiany i jak coś postanowi, to tak powinno być. To jest stereotyp mężczyzny. I Lady Macbeth, chcąc osiągnąć swój i Macbeth oczywiście też cel, za każdym razem uderza w tę męskość, bo wie, że Macbeth przy całej swojej świadomości nie zrobi tego, czego pragnie ona. Natomiast jeżeli ona podważy jego męskość, to on to zrobi. Jak wielkie i brzemienne w skutkach są stereotypy utkwione w nas, bo Macbeth nie zrobiłby nic złego, gdyby nie to, że zachwiano jego męskością, a mężczyzna z zachwianą męskością, oskarżony o słabość, o delikatność, o litość, to nie jest prawdziwy mężczyzna. I on w momencie, w którym zaczyna Lady Macbeth podważać tę męskość, on mięknie, wiecie, o co chodzi, on rzuca swoje wartości, przekonania i racje po to, żeby nie być uznanego za zniewieściałego. Posłuchajcie. Czyliż się lękasz w Twoim być uczynku i rezolucji, czym jesteś w Twojej żądzy? Chcesz mieć, co krasą zdaje Ci się życia, a razem z własnym uznaniu być tchórzem. Zachciałbym w pogoń wysyłać, lecz nie śmiem. O cicho, skończ proszę, śmiem wszystko zrobić, co mężom przystoi, a kto śmie więcej, ten nie jest człowiekiem. Jakież to bydle było Ci podnietą, żeś mi się Twoim otworzył zamiarem? Gdyś śmiał to zrobić, wtedy byłeś mężem, bądź więcej niźli byłeś, będziesz razem i więcej mężem. Ni ci czas, ni miejsce sprzyjały ongi, sam chciałeś je stworzyć. Dziś przyszły same, a ty serce trwożysz. No dobrze, żono, co jeżeli cała sytuacja pójdzie nie tak? Co jeżeli cały plan spali na panewce? Co jeżeli cokolwiek nam się nie uda? Na co Lady Macbeth ma kolejny argument, który ma tutaj rozwiać wszelkie wątpliwości Macbetha, mówiąc: to się nie uda. Dośrubuj męstwo do ostatnich gwintów, a rzecz się uda. Wiecie, o co chodzi? Lady Macbeth sugeruje mężowi, że gwarantem powodzenia całej sytuacji jest to, żeby zachował się dostatecznie męsko. I Macbeth ulega tej presji, bo ja nie wiem, czy ona to robi w pełni świadomie, czy ona to robi ze złośliwości, pewnie nie. Bo cokolwiek można powiedzieć o relacji Macbetha i Lady Macbeth, to oni się kochają. Przynajmniej wedle mojego przekonania to nie jest tak, że ona go wykorzystuje, bo ona tego nie robi po to, żeby sama władać jak Balladyna chociażby, tylko ona chce władać z nim u swego boku. Ona chce, żeby razem byli na tym tronie. Więc Lady Macbeth kocha swojego męża. To jest miłość dziwna, chora, toksyczna, ale jest. Macbeth w strachu przed tym, że nie sprosta wymaganiom społecznym, stereotypowym, kulturowym bycia mężczyzną, ulega presji swojej żony, żeby właśnie nie wyjść na niemęskiego, bo w tej całej sytuacji ten kontekst u Macbetha, ta motywacja u Macbetha zdobyć władzę jest tak jakby, zauważcie, trochę na drugim planie. W pierwszej kolejności Macbeth spełnia pragnienie swoje i swojej żony po to, żeby udowodnić własną męskość i męstwo. To jest creepy.
Zauważcie, że to, i to nie jest tylko ta jedna sytuacja, gdzie oni tam właśnie rozmawiają ze sobą przed tym morderstwem. Po morderstwie dzieje się to samo. Lady Macbeth znowu mówi: bądź mężczyzną, przestań się zamartwiać, przestań się poddawać, musisz działać, my teraz nie możemy się już wycofać. Żaden prawdziwy mężczyzna by się nie wycofał. Później mamy tę całą ucztę, na której pojawia się duch Banka i Lady Macbeth, widząc co się dzieje z jej mężem, że on zaczyna tam odlatywać w nieznane terytoria szaleństwa, ona mówi do niego: jestżeś ty mężem? Ona mu znowu zadaje pytanie: jesteś facetem? Zachowuj się jak facet. A Macbeth już wtedy jakby jest w takim stanie, że na nim to już wtedy nie robi wrażenia. To jest przerażające, do czego doprowadzić potrafią kulturowe wyobrażenia, stereotypy związane z płcią. Mężczyzna, któremu podważa się męskość, ta stereotypową męskość, potrafi nawet zabić po to, żeby udowodnić, że naprawdę jest mężczyzną. Potrafi przeciwstawić się wszystkiemu, w co wierzy, po to, żeby udowodnić, że jest facetem. Bo tak jak mówię, być może to jest tylko moja taka refleksja na ten temat. Natomiast mnie się wydaje, że o ile Lady Macbeth rzeczywiście tej władzy chciała, o tyle Macbeth zabił, oczywiście też dla władzy, bo on też tej władzy pragnie, bo oni o tym rozmawiają, że już wcześniej tego pragnęli razem, wspólnie, ale bodźcem, który popycha Macbetha do zabójstwa, nie jest w pierwszej kolejności korona, tylko urażona męska duma. I to nie jest tak, że to jest jedyny bohater, który się tak zachowuje, bo spójrzcie chociażby na Jacka Soplicę, który się przyznaje do tego, że nie chciał się zemścić na stolniku tak naprawdę z powodu miłości zranionego serca, tylko z powodu urażonej męskiej dumy. I to jest tragedia tych bohaterów, i to powinno dać nam bardzo wiele do myślenia, że tak naprawdę urażona męska duma, ta skrzywdzona tożsamość związana z kulturowym wyobrażeniem płci może mieć naprawdę bardzo poważne w skutkach konsekwencje. Jeżeli ten film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i koniecznie napiszcie w komentarzu, co Wy sądzicie na ten temat, bo być może zupełnie inaczej patrzycie na tę całą sytuację. I do zobaczenia w kolejnym maturalnym filmie. Pa!